Cześć, witam w kolejnym odcinku Waszych Pytań i Odpowiedzi. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy koszule jako kierowca autobusu są obowiązkowe. Także bardzo myślę, że bardzo ciekawe pytanie, czy trzeba nosić te koszule, czy można jednak sobie jeździć w czym się chce. No i słuchajcie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy koszule są obowiązkowe? Oczywiście tak, jest to strój tak jakby roboczy, tak na przykład, żeby dać... Na przykład mamy budowlańca, który musi mieć strój roboczy i dodatkowo kask. To jest jego wyposażenie tak jakby pracownicze i jest to obowiązek, tego wymagają przepisy BHP. U nas jest tak samo, u nas, znaczy się, to jest tak, zależy to od pracodawcy. O, to może tak powiedzmy, że jest to uzależnione od pracodawcy, jakie tam panują zasady. U nas panują takie, że koszula jest to strój roboczy, więc jest on obowiązkowy, ewentualnie jeśli jest zimno, jest bluza, ale pod spodem mamy koszulę z krawatem i krawat również jest obowiązkowy. Jeśli byście zajrzeli do przepisów ZKM Gdynia, które dotyczą kierowców, to za brak krawata można dostać nawet karę pieniężną. Tak jest, takie są tam zasady. Dlatego w porze letniej kierowca jest zwolniony z obowiązku noszenia krawata, dlatego że jest ciepło i można mieć rozpięty jeden guzik. Jeśli chodzi o kobiety, to kobieta chyba nie ma obowiązku jeżdżenia w krawacie, ale może mieć coś na krójek apaszki czy coś takiego, jakiegoś szalika, ale nie jestem w tym temacie biegły, wiem jak to wygląda u mnie. I teraz pytanie, czy kolor koszuli też jest obowiązkowy? Oczywiście u nas są białe albo niebieskie, to zależy gdzie jeździmy. Kiedyś było tak, że na Pruszczu była obowiązkowa koszula biała z zielonym krawatem, no teraz to zniknęło, bo już nie podlegamy gminie, no ale na Pruszczu zazwyczaj nosi się białe koszule, a w Gdyni czy w Kartuzach na przykład nosi się niebieskie. Ale to nie jest regułą, oczywiście kierowca ma być ubrany estetycznie. Co do ubioru, czyli spodni, to zazwyczaj są to dżinsy, mogą być jakieś inne estetyczne spodnie, ale nie mogą być to na przykład dresy. Jeszcze nie widziałem kierowcy, żeby jeździł w dresach, ale aparycja kierowcy nie wymaga tego, aby był to schludny ubiór, a dżinsy się do tego zaliczają. Nie zaliczają się do tego dresy, czy też spodnie w moro. Tak to wygląda. I co? I do tego chyba buty, jeśli coś miałbym tu powiedzieć, to na pewno ciężko by się jeździło w sandałach. Są takie specjalne buty z otworami na lato, także chyba też są takie dopuszczalne, a tak poza tym to nie. No ciężko się jeździ w dżinsach latem, no ale taka jest to specyfikacja tej pracy, także tak to wygląda. Myślę, że to jest bardzo przydatna wiedza, także jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je.